Cześć kochani! Witam Was bardzo gorąco w nowym filmiku. Czas na kolejny projekt Denko gospodarczy. Słuchajcie, torba jest przepełniona, więc myślę, że zaczniemy od razu i zacznę od pierwszej rzeczy, która jest potężna, którą słuchajcie miałam od stycznia. I jest to, czy był to proszek z persila do kolorów. Słuchajcie, on miał wystarczyć niby na 100 prań, ja go tutaj odłożę, ale podejrzewam, że on mi wystarczył na dużo, dużo więcej, no bo jakby nie patrząc, to niecałe 8 miesięcy go miałam, a to jest dosyć sporo, prawda? Prawda, więc tak, opłacało się go kupić i mogę Wam bardzo gorąco polecić. Ja wiem od wielu osób, że proszki do prania na przykład w Polsce nie mają nic wspólnego z proszkami, które są w Niemczech. Te w Niemczech jakby mają dużo intensywniejsze zapachy i są podobno dużo wydajniejsze. Mówię Wam tylko to, co słyszałam od wielu osób. Czy tak jest? Nie wiem. Dobra, lecimy i będę tutaj po kolei z torby wyciągać, co mam. Pierwsza rzecz, którą już od razu Wam mówię, że mam następną w użytku, jest to Sagrotan i jest to taki odświeżacz do tekstylii, czyli do ubrań, do pościeli i tak dalej, i tak dalej. Uwielbiam, pachnie świeżo, ale ma w sobie taką ładną nutę, nie potrafię jej opisać, ale naprawdę bardzo, bardzo fajny produkt i też bardzo wydajny. Pojemność 500 ml, kosztuje chyba 4 euro albo coś koło tego. Mogę Wam bardzo gorąco polecić. Ja lubię, jak wstaję rano i zaścielam łóżko, sobie właśnie pościel tym spryskać, to bardzo ładnie pachnie, jak mówię, albo kanapę tym spryskać, albo nawet tutaj odzież, która mi tutaj wisi na wieszakach. Lubię, po prostu lubię. Co my mamy dalej? Mamy druciaki, opakowanie po druciakach. Musiałam się zastanowić, jak to się nazywa. Które nie wiem skąd mam, nie wiem gdzie kupiłam, prawdopodobnie w Penim. Chyba tak. No i co? Ostatni mam w użytku rzecz, którą potrzebuję, bo od czasu do czasu muszę coś tam wyszorować, co się gąbką nie nada. Co my mamy dalej? Z Denkmyt, słuchajcie, czyli z DM-u, spożyłam zwilżone chusteczki do sprzątania o zapachu cytrynowym. Ładny zapach. Wielu osobom będzie kojarzył się z toaletą. Mi nie. Naprawdę bardzo, bardzo fajne. Wiecie, że używam dużo. Używam praktycznie za każdym razem, jak sprzątam. Natomiast powiem Wam, że kiedyś zużywałam ich zdecydowanie więcej. Nie oznacza to, że mniej sprzątam, bo tak nie jest. Dalej sprzątam. Asia się ze mnie śmieje, bo ja tu niemalże codziennie gdzieś latam ze szmatą i niemalże codziennie gdzieś coś sprzątam. Więc Asia się zawsze ze mnie śmieje, ale jakby aktualnie zużywam ich po prostu troszeczkę mniej. Tutaj mamy Spontex, słuchajcie, i to były takie gąbkowe ściereczki, coś takiego. Nie wiem skąd to mam, też pewnie z Peniego, słuchajcie. W każdym bądź razie ja to używam, wiecie, jak mi się gdzieś coś rozleje i tak dalej, no to wtedy zmaczam to w wodzie i przecieram. Bardzo fajne, muszę kupić kolejne. A tutaj mamy z Flink i Zauba bardzo mocne, długie, gumowe rękawiczki wielokrotnego użycia. Ja je potrzebuję głównie, kiedy zmywam podłogę. Nie lubię wkładać dłoni i wiecie, mopa wyciskać rękoma gołymi. Wolę zawsze użyć rękawiczki, więc te mam dalej w użytku. Kolejne opakowanie zwilżonych chusteczek z Denkmyt, tym razem arbuzowych. Jeżeli mam być szczera, wolę te cytrynowe, ale swoją robotę robią. I chyba jeszcze jedno, właśnie, jeszcze jedno opakowanie mam, także dwa opakowania, trzy opakowania. No, trochę tego zużyłam. Coś, co znacie z Domola, płyn do higieny prania, tak to mogę nazwać. No, w każdym bądź razie
coś, co używam przy każdym praniu od wielu, wielu lat. Niekoniecznie zawsze z Domola. Kupuję tam, gdzie akurat nie jestem, jeżeli jest dostępny, a ja potrzebuję, to wtedy go kupuję. Słuchajcie, mam też kilka rzeczy, które są powiedzmy milusiowe, a mianowicie z Beafar. Kupiłam na koniec czerwca dla Milana, wiecie co, taką obrożę przeciwko, jak to się nazywa? Kleszczom i pchłom. I ja to kupiłam w Fresnapie. Nie było to drogie. Natomiast powiem Wam tak. To zdecydowanie pomaga. Bo pomaga, ale Milan mimo tego miał od tamtej pory kilka... Cały czas zapominam, jak się nazywa cekę. Kleszczy. Kilka kleszczy, słuchajcie. Natomiast powiem Wam, że szczerze mówiąc, bardziej działa na smarowanie psiaka olejem kokosowym. Dużo bardziej daje to efekty niż coś takiego. No ale kupiłam, nosi jeszcze, bo może nosić przez 5 miesięcy, więc jak raz. Z Denk Myc użyłam, słuchajcie, dwie kosteczki do toalety, właściwie druga wisi jeszcze w toalecie. Flower Splash i... to były, czy to są takie, które barwią wodę też na niebiesko, kiedy spłukujecie w toalecie wodę. Bardzo fajne, nie mogę powiedzieć, że nie. Nie sprawiają, że muszla klozetowa, słuchajcie, jest taka, że nie można potem tego doczyścić. A propos toalety, tutaj mam Ambipur WC Active. Płyn do czyszczenia toalety, Wild Sage and Cedar. Powiem Wam, że... Nie wiem, gdzie to kupiłam, prawdopodobnie w... Jak ten sklep się nazywa? W Razorman. Prawdopodobnie tam kupiłam, to jest taki coś a la Action. Tam jest wszystko i nic. Nie był drogi, natomiast no... Nie był też nie wiadomo jak fantastyczny. Zdecydowanie wolę ten, który mam teraz, a mianowicie w formie pianki z Domola, z Rossmana. Zdecydowanie dużo, dużo lepszy. A teraz pokażę Wam coś. Czekajcie, tylko niech ja to wyciągnę. Mam nadzieję, że to będą wszystkie. Zużyłam aż 3 razy Fairy i co jest najśmieszniejsze, zużyłam we wszystkich dostępnych wielkościach. Ten jest największy, ten jest średni i ten jest najmniejszy. Tutaj mamy różowy jaśmin i cytryna. Czy muszę coś mówić? Widać chyba, że to jest płyn do mycia naczyń, który uwielbiam. Tak, jest tego dużo, bo przyznam Wam się szczerze, że w międzyczasie miałam 2 czy 3 razy zatkaną toaletę i wtedy właśnie używam do odetkania płynu do płukania naczyń, co się sprawdza u mnie doskonale, więc mogę szczerze Wam powiedzieć, że jedno takie opakowanie poszło na toaletę. No ale nic, lubię i mam na zapasie kolejny taki duży. No aktualnie mam w użytku jeszcze coś innego, ale on niedługo pójdzie też w ruch. Płyn do płukania tkanin Softlan, wanilia i orchidea. Bardzo ładny zapach. Mam kolejne opakowanie, które czeka na swoją kolej. Do mycia podłogi tutaj mam Zaubamax, czyścik o zapachu konwali. Zaubamax to jest chyba, jeżeli się nie mylę, Norma, supermarket Norma. Tani,
Mył podłogę, nie mogę powiedzieć nic złego. Jeszcze jeden płyn do mycia podłogi. Właściwie to jest do mycia wszystkiego, ale ja akurat nie je używam do mycia podłogi. Jest to Meister Proper o zapachu Febreze. Tu była dość duża pojemność, bo 1,25 litra. Też bardzo ładnie pachniał. Mył podłogę, czyli robił co miał robić. Do prania zużyłam z Lenora Unstoppables perełki o zapachu Sunlight. To był taki letni zapach. Tak, to był taki letni zapach. Ja tego typu rzeczy używam, słuchajcie, głównie przy pościeli, bo później jak wyciągam i, znaczy po tym jak już wyschnie i włożę do szuflady, to nawet choćbym wyciągnęła 3 tygodnie później tą pościel, to ona i tak dalej będzie pachnieć. Także ja bardzo lubię. Z DM-u Dime Bestes, słuchajcie, tutaj było 6 opakowań lodów dla psów, które ja wrzuciłam do zamrażarki i jak były upały, to Milusiowi dawałam. Miluś lubi, więc... Z Rubina, tak? Tak. Chciałam powiedzieć drewniane, Boże, żadne drewniane, tylko słuchajcie, papierowe worki na bio... odpad na kompost. Nie wiem, co się ostatnio zaczęło dziać, słuchajcie, ale co tam nie wrzucę, to one mi strasznie szybko przemakają, więc no nie wiem, no ale używam, no bo jest to po prostu chyba najbardziej higieniczne, bo do tych ton nie wolno wrzucać oczywiście plastiku, więc no w coś muszę to pakować. Z Dank Myth, słuchajcie, zużyłam także taki neutralizator nieprzyjemnych zapachów. Mój nieprzyjemny zapach leży tam na dole na kanapie, bo Miluś jak puści bąka, słuchajcie, to ratuj się kto może. Więc wtedy sięgam między innymi po właśnie taki neutralizator i powiem wam szczerze, że mam 2 kolejne w użytku. Fantastyczne. Kosztuje chyba euro 25, więc nie jest nie wiadomo jak drogi. A wierzcie mi, że nawet po gotowaniu wszystkie nieprzyjemne zapachy, no naprawdę neutralizuje. To trzeba przyznać. O, z Wycyfrysz, słuchajcie, jeszcze tutaj kosteczka do toalety. Ja generalnie najbardziej lubię te. Aczkolwiek nie są one tanie, to trzeba też przyznać. Co my tu jeszcze mamy? Kolejne opakowanie marki Dank Myth, czyli marki własnej DM-owskiej. I tutaj miałam Sky and Air i to był taki odświeżacz do auta, po którym mnie strasznie dusiło. I zbyt długo tu jest napisane, że niby do 6 tygodni ma się utrzymywać zapach. Guzik, prawda? Nie kupię więcej i nie polecam. I słuchajcie, na sam koniec mam jeszcze, można powiedzieć, że 3 rzeczy i wszędzie pełno moich włosów, Matko Boska. I teraz tak, podczas lata z Aeroxon zużyłam, słuchajcie, takie taśmy wiszące, lepkie na muchy, czy nawet na komary, bo mnie to strasznie drażniło. Ja jak mam okna pootwierane, to nie wiem skąd się bierze tyle tych much, ale much jest bardzo dużo, przynajmniej podczas gorącego lata było bardzo dużo much, także to zużyłam, ale przyznam się, że to opakowanie miałam jeszcze od zeszłego roku. I teraz, słuchajcie, mam 2 opakowania Doppelherz Active Omega 3 Liquid o mocy 2800 mg. I to dostaje Miluś ze względu na to, że już wam mówiłam, on ma jakąś tam chorobę łapek, już nie pamiętam jak się nazywa, nie łapek, tylko pazurków. I pazurki mu rosną jakby w drugą stronę, po prostu są strasznie powyginane i tak dalej. Czy to coś daje? Nie widzę efektów, ale kto wie, może od środka coś to daje. I taka mała ciekawostka, słuchajcie, w Rossmanie jest to tańsze niż w DM-ie i to chyba nawet o 50 centów, 70 centów, a może i nawet euro. Także bardziej opłaca się to kupować w Rossmanie. I na sam koniec coś, co zalicza się, można powiedzieć, do leków, słuchajcie, podobnie jak to, jest to Klostafrau i to jest, czy był, balsam na przeziębienie. Coś trochę takie jak Airwick,
coś a la Amol, tylko w formie takiego woskowego balsamu. Tutaj była pojemność, jeżeli znajdę, to Wam powiem, ale chyba Wam nie powiem. Nie widzę. No nie wiem, jaka tu pojemność była, ale dość duży taki słoiczek jest, słuchajcie. I mam jeszcze jeden w użytku. To pachnie bardzo eukaliptusowo, no bo to ma Wam udrażniać wszystkie drogi oddechowe i tak dalej. I powiem Wam, że teraz, zwłaszcza przez ostatni tydzień, jak byłam niesamowicie chora, bo rozłożyło mnie na amen, słuchajcie, to ja się smarowałam odtąd po całą klatkę piersiową, kark, plecy, na tyle ile mogłam oczywiście, no bo wiecie jak to jest samemu się smarować na plecach. I nakładałam, słuchajcie, szalik na szyję. Robiłam to z reguły wieczorem i szłam spać, żeby się wypocić. I to rzeczywiście mi pomagało. To nie jest drogie, można dostać zarówno w Rossmanie, jak i w DM-ie. Ja w DM-ie kupowałam za chyba niecałe 3 euro. Więc jak mówię, mam kolejne, ale mam też jeszcze Amol. No i dalej się będę kurować. No i to by było na tyle, słuchajcie. Coś tu się nazbierało i to w sumie nawet nie mało, trzeba przyznać. Muszę to teraz porozdzielać, co jest papier, a co jest plastik. I oczywiście zaraz wynieść, więc będę się teraz z Wami żegnać, bo ten filmik już i tak jest dość długi. Dajcie znać, które z tych rzeczy sami stosujecie, albo nie, bo ich nie lubicie, więc dajcie znać dlaczego. Ja się teraz z Wami żegnam, do zobaczenia, pa pa!